Pytanie do ciebie. Jak się czujesz na start w High League, otrzymując walkę z mistrzynią świata w boksie? Bardzo dobrze. Powiem wam szczerze, że lubię wyzwania. Umiejętności zawsze może mi gdzieś tam zabraknąć, bo nie przebiję kilkunastu lat jej pracy, ale nigdy nie zabraknie mi charakteru i to już pokazałam w ostatnich swoich trzech walkach, że ja zawsze walczę do końca, bez względu na to, czy ja tę walkę będę przegrywać, czy wygrywać, ja będę walczyć do końca. Myślisz, że jesteś tutaj mocnym underdogiem? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo mocnym, ale to super, bo w końcu bukmacherzy chyba przyjrzeli na oczy, bo zawsze stawiali mnie w roli tej wygranej i zawsze to na mnie była ta presja, a w tym momencie ja wchodzę tutaj na totalnym lajcie, bo jeżeli Ewa przegrałaby teraz drugi raz z Freakiem, no to nie byłoby fajnie. Ja totalnie nie mam presji. Wygrywając z nią, super, świetnie, bardzo się będę cieszyć, bo wiadomo, jak się wygrywa, to się każdy cieszy, tak? Ale przegrywając, ja kompletnie nic na tym nie tracę. Nic. No właśnie, jak widzieliśmy przed chwilą, oficjalne kursy 1,36 na Ewę, 2,66 bodajże na Kamiszkę. Oczywiście sprawdzajcie, możecie sprawdzać kursy na Fortunie u naszego oficjalnego bookmachera i sponsora. No i pytanie do ciebie, Ewa, bo twoja walka z Lin Masti zrobiła wielkie zasięgi, zrobiła wielkie show. Zdecydowanie to była jedna z walk, która mogła być, była, bez względu na jakby umiejscowienie w karcie, jedną z walk wieczoru, jedną z atrakcji wieczoru. Ale oprócz tego chciałbym też podkreślić to Pawłowski, że ja jakby po tym, pamiętasz, to było w dzień konferencji, to face to face, to było drugie bodajże, tak? To było dzień przed samą walką. Takie ciekawe przedmioty tam latały. I ja od tamtego momentu właściwie się zainteresowałem trochę tematyką. I dawaj, chciałbym jedziesz, dziękować za doedukowanie. Ja się w ogóle kobiecym sportem zainteresował wtedy, także. Nie, jeden gadżet ze swojej sypialni straciłam. Ktoś go zabrał. O kurczę, no to pozdrawiamy szczęśliwego znalazcę. W takim razie jest dużo warte bardzo w tej chwili. A sprawdź, czy to nie jest to, co Lukas je. Nieważne, dobra. W każdym razie. Na mała. W każdym razie. Nie, tak szczerze właśnie, Lukas, co cię kurwa zainspirowało do tego, żebyś tak się z tą kiełbasą śmierdzącą tu wbić, stary? I żeby co to, co to mu tą kiełbasę, a może co? Ty słyszałeś tak wiele razy. Jebie mordo, naprawdę. To może ty tam słyszałeś, jak ci jakaś kobitan mówiła. Ja tam nie wiem, ale to dla mnie to jest... Ty hamuj, to, hamuj tą swoją gadkę tam, słyszysz? Bo zaraz to się inaczej skończy. Poczekaj, Marek, najpierw ja, potem ty. Ty hamuj tą gadkę, bo zaraz, żebyś się kurwa tej walki nie doczekał tutaj, ty. Aj, tam spokojnie, bo to... Słuchaj, ja jestem sobą, ty jesteś też sobą, no nie, no ale stary, no ty możesz być sobą, stary, no ale ty jebie po prostu, mordo, no kiełbasa nie no jest czymś, co... Słuchaj, naturalne zapachy, można Afera, przypomnieć kiełbasa. Sobie o dzieciństwa, jak to było kiedyś. Dla mnie to normalne są zapachy wszystkie i... Dobra, no poczekaj, bo zabierasz mój czas. Stricte się poirytował. Afera kiełbasowa 4 maja. To ty zapamiętajcie, ważny dzień w historii freak fightingu. Jeżeli zaraz tego inaczej nie zapamiętał Pawłowski. Ja będę miał swoją własną aferę kiełbasową. Dobra, tak czy siak. Wróć do pytania, bo już nie... Tak, wrócimy do tej zabawki wróćmy. W sensie, gdzie ona teraz jest? To jest istotne. Nie wiem, kto się ukradł. Osoba, proszę, która tę zabawkę znalazła, jeśli... eBay, Allegro, możecie dużą kwotę na początku wylicytować i właściwie Tarna też w zabawka. Dobrym kierunku te pieniądze przeznaczyć. Jak ktoś tą zabawkę ma, wstawiajcie na eBay, może ja kupię. Jest to prawdopodobna opcja, ale teraz wróćmy do pytania. Zabawek w domu nie masz? Nie mam, w sensie nie będę teraz jak publicznie ten temat wypowiadać, ale no takiej nie mam na pewno. Takiej nie mam. Okay. I po takiej osobie. To już mówię coś szczególnego. Dobrze. Możemy potem porozmawiać na ten temat prywatnie. Nie produkt, ale właściciel ważny. Tak czy siak, jeśli chodzi o twoją walkę z Anielą, oczywiście zrobiła ona wielkie show, zrobiła wielkie zasięgi, ale ogólne przekonanie jest takie, że to jest walka, która zaszkodziła twojej reputacji sportowej. Czy nie jest ci wstyd, że jako zawodowy sportowiec przegrałaś z freakfighterką? Nie jest mi wstyd, bo zawalczyłam na tyle, na ile mi zdrowie pozwoliło. Miesiąc przed walką miałam kontuzję, nie chcę się tym tłumaczyć, natomiast no, nie chciałam zawieść fanów, publiczności, organizatorów. Nakręciłyśmy tą walkę, były dymy i ciężko było mi się jako sportowcowi wycofać z tego pojedynku, bo zawsze walczę do końca. Ale walczyłam ze złamaną nogą i mam nadzieję, że jak teraz się w tej walce dobrze pokaże, to że moja trzecia walka w High League właśnie będzie rewanżowa. A ja mimo wszystko uważam też, że jakby Lil Masti nie do końca można już w tej chwili kategoryzować jako freak fighterkę. Jakby no, śledziłem ten jej profil i tak dalej i to myślę, że
wysoko wykracza ponad poziom freakfighterski i całe zaangażowanie w ogóle, Anielek. Ja ją zobaczyłem przed wyjściem do tej klatki, to się stary przeraziłem. Widziałeś jej wyraz twarzy? Ona 9 lat trenuje parter, a ja do tej walki przygotowałam się miesiąc parterowo. Ale ty miałaś złamaną nogę? Tak, miałam kompresyjne złamanie kłykcia kości udowej. No ale nie miałaś tej nogi w gipsie później chyba, nie? Nie, tego się nie wkłada w gips. To jest tak, że po prostu jej nie można obciążać. To tak jak przy zerwaniu więzadeł czy czegokolwiek, to jest chyba to samo, nie? No jest to dłużej się tutaj, no bez operacji się obyło, to się rzeczywiście samo goi, ale no dłużej do siebie dochodziłam. Powiem wam, że drugi raz raczej, na pewno jak wyjdę do walki z tobą Kamila, to bez żadnej kontuzji. Mam taką nadzieję, że nie będziesz się potem tłumaczyć. Nie, nie zamierzam się tym tłumaczyć. To za co? No jakieś zabawki? Więc to nie był też dla mnie wstyd. Może będą jakieś zabawki, dlatego że, no tak jak mówię, dałam jako sportowiec z siebie wszystko i to ja wyszłam ze strefy komfortu i cały czas wychodzę, bo walczę na co dzień w boksie. To jest moja dyscyplina sportu. A tutaj jest parter, są kopnięcia. To jest zupełnie inna dyscyplina sztuk walki. No właśnie to jest coś, za co na pewno props od dużej części ludzi, bo wiele osób myślało, że po tej pierwszej walce przegranej będziesz chciała wrócić do tego, co jest w twoim, jakby w twojej strefie komfortu, że będziesz chciała walczyć w boksie. Więc fajnie, że jednak MMA, czyli jednak podejmujesz to wyzwanie. Nie, to jest coś wyzwanie dla ciebie. Jak najbardziej. Wyzwania tutaj, wiesz, tutaj jest naprawdę fajnie, ciekawie, interesująco, także bardzo się cieszę, że mogę drugi raz pokazać się publiczności. Lukas, pytanie do ciebie. Na ciebie i Bunia. Kamila, więc pytanie do ciebie. Nie pałasz sympatią do swojej rywalki? Myślę, że to działa w dwie strony. Jestem mi na totalnie obojętna. No, widzieliśmy. To nie jest tak, że nie pałam sympatią, po prostu ja jej nie znam. Jest mi totalnie obojętna. Okay. Nie miałyście wcześniej żadnej styczności z sobą? Jakieś rozmowy, jakieś zmiany zdań, coś? Byłyśmy na grondzie. Gali, ale, no właśnie, ale to była... takie, ale to za dużo alko było i takie koledzy nam głupie pomysły do głowy. No właśnie, tak, o to chciałem zapytać. Trzymałyśmy się. Bo było starcie. Na... Tańczyłyśmy. Były przepychanki i chciałem właśnie o to zapytać. Ciężko to oceniać, czy to było tak bardziej pod zabawę, czy to było bardziej na serio, ale troszkę z tego wyszły, jakby ta walka wyszła na pewno poniekąd trochę z tego, więc powiedzcie coś więcej na ten temat, Kamila. Ja myślę, że to była walka piersi naturalnych ze sztucznymi. Kamila, powiedz, no może z tego wynikało, że trochę mi pozazdrościłaś naturalnych, a wtedy... No nie. Nie, okay. Nie, dzięki. No to powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy. Wiesz, charakter mam bardziej podniecający niż cycki, więc nie zazdroszczę. Okej, ale cycki też są ważne. Charakter podniecający? Tak, mogłabyś to bardziej rozwinąć? No, charyzma. Że charakter mam bardziej podniecający niż cycki, po prostu. Nie, no po prostu wiesz, złapałyśmy się dla żartów w sumie. Jakieś tam były trochę emocji w tym, ale tak jak mówię, Ewa jest mi totalnie obojętna. Ja nie mam żadnych emocji tutaj. To wygląda z twojej perspektywy. Naprawdę. Ewa? Musiałabym mnie czymś zagrzać, podgrzać, nie wiem, wbić gdzieś tą szpileczkę. Chciałam powiedzieć, że powinniśmy sobie wbijać dzisiaj szpileczki, bo trochę się... Mi jest ogólnie ciężko wyprowadzić z równowagi, no ale trochę, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Ewa słynie z tego, że ma cięty język. No dzisiaj na razie też masz spokojniutka. Bo na razie największym konfliktem tej części jest Malik kontra Kiełbasa, także... Ty jeszcze dał hamuj tą gadkę w ogóle, Pawłowski. Dobra, wiecie, ja zbiorę w łeb, zawsze się skończy. Gruby nie zawsze chodzi o łeb, ale to już tak, wiesz, drugi, gruby trzeci, zawsze na bramkę, czwarty, no dobra. Na bramkę idziesz, gruba się. Ja do Kamili nic nie mam, ale ostatnio zaczęła lubić konfitury, a ja nienawidzę konfitur. Czyli zaczęła trenować z osobami, którymi ja bym się w życiu nie chciała zadawać, są to moi wrogowie. A, bo ty masz kompleks Ewy Piątkowskiej, zapomniałam. Nie, nie mam kompleksu, natomiast no, ja się nie zadaję z konfiturami. Myślałam, że ty też nie. Słuchaj, bez powodu ci sprawy nie założyła chyba, nie? Jaka ty prawilna jesteś. Ja nie muszę być prawilna, nie jestem jakąś wielką gangsterką. Jeżeli byś się pytała o moje prace społeczne, to już je zakończyłam. Nie pytam o to. To ty zaczęłaś ten temat, więc jakby mnie to nie obchodzi. No dobrze, to rozwiniemy trochę ten temat, bo ja mam pytania, co prawda mam je przygotowane później, ale jak już zaczęłeś ten temat, czy to jest właśnie sposób na takiego swoistego psztyczka w nos dla rywalki, czy nie, chodzi tutaj o poziom sportowy? Kompletnie nie, chodzi mi o poziom sportowy. Ewa Piątkowska pomaga mi i w sparingach, i w treningach i jestem jej bardzo wdzięczna za to, ponieważ jest świetną pięściarką i ja tutaj, żeby zmierzyć się z Ewą Brodnicką, no muszę wziąć sobie kogoś, kto jest na wysokim poziomie, kto będzie mi obijał tą mordkę i gdzieś tam będę szła do przodu cały
czas i nie będę się bała tego, więc to nie chodzi o to, żeby dać jej pstryczka w nos, tylko po prostu to jest dla mnie naprawdę nieoceniona pomoc ze strony Ewy Piątkowskiej. Ewa, dziękuję ci bardzo przy okazji, jak oglądasz. No właśnie, Ewa, jak to wygląda z twojej perspektywy? No widzimy, że w pewien sposób cię to razi, boli, czy bardziej ze względu na takie prywatne animozje zaszłości, czy bardziej ze względu na to, że myślisz, że te nauki, które Ewa przekaże Kamiszce, mogą pomóc jej cię pokonać? Nie, o naukę się absolutnie nie boję, tylko chodzi o prywatne tematy, tak? Ktoś na mnie donosił i tak dalej, była sprawa w sądzie, potem miałam prace społeczne, więc no jakby nie pałam miłością do tej pani. Nie dostałaś wyroku za to, że ktoś na ciebie donosił, tylko po prostu przyjebałaś jej w łeb, no. I to jeszcze w hotelu, po walce, więc no. Ale to nie było w hotelu, Kamila, mylisz się, to nie było no to w hotelu. Nie wiem, ja nie wnikałam, to nie widzisz, dlatego ja jakby to było na hali. Wchodzi, wiesz, wiesz, na hali sportowej, właśnie, to było w Gdańsku, słuchajcie, na hali sportowej. To jest baki z Wietnamu. Twoja prywata mnie kompletnie nie interesuje. Serio. Twoja też mnie w ogóle nie interesuje. Ja tutaj wzięłam sobie Ewę tylko dlatego, że po prostu jesteś dla mnie mocną rywalką. Jesteś dla mnie mocną rywalką. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że dali ci mnie, żebyś się odbudowała takie, jako takie mięso armatnie. Ale ja od razu ci mówię, że ja naprawdę nie dam za wygraną. Naprawdę będę walczyła do końca. Dlatego też sobie wzięłam Ewę, żeby mi pomagała w tym, bo jest mało pięściarek ogólnie u nas w Polsce, które są dobre i które mogły mi w jakikolwiek sposób pomóc, czy to w sparingach MMA, czy w boksie. No jeszcze tam kilka pewnie by było, więc ja to tak trochę traktuję jako szpilkę w moim kierunku. Nie będę korzystać z innych. Myślisz, ale było też nagranie, wiecie, było też nagranie, gdzie Kamila nagrywała, że właśnie tam z Ewą trenuje. No dobra, ale nie chcę... Czyli ty myślisz, że to nie jest przypadek? Nie, myślę, właśnie, że to nie jest przypadek, że to jest takie wyprowadzenie mnie z równowagi, ale ja chcę o tamtej osobie jakby zapomnieć, więc gdzieś cały czas się pojawia w moim życiu, ale zapomnijmy o tym. Okej, to ciśniemy w takim razie z tematem twojej obecnej rywalki, bo jeśli chodzi o parter, myślę, że można powiedzieć, że Kamiszka jest mocna, poddała nawet Zusię. Twój parter w walce z Lil Masti nie był najlepszy. Było to spowodowane kontuzją, okej, okay, no ale... Nie tylko kontuzją, miesiąc trenowałam parter. Tak, ale ludzie też mówią to, co widzą, więc no, nie pokazałaś wszystkiego, co mogłaś. Czy uważasz, że na tę walkę nie zabraknie ci umiejętności w parterze? Nie wiem tego, czy umiejętności w parterze mi nie zabraknie, dlatego że trenuję parter od 5 miesięcy, natomiast nie mam kontuzji, będę się lepiej poruszać na nogach, nie dam się tak łatwo obalić. No i mieliśmy czas też na spokojnie, żeby ten parter przepracować. To nie jest robione nic na szybko. Wiem, że na pewno Kamila jest lepsza w parterze. Ile ty trenujesz parter? 5 lat? Dłużej? 5 lat. No, a ja ale nic na razie ja nie około pokazałam 15... z tego parteru, więc jakby moje umiejętności, które były w walce z Zusią, to była porażka jedna wielka, a nie pokazanie mojego parteru, więc... Ale także dlatego dobra, mówię, to nie będzie 50-50. Się, tak. Jak dasz się wywalić, to cię tam skończę na pewno. Jak się nie dasz wywalić, no to będziemy walczyć do końca. Ja myślę, że ta walka skończy się w stójce. Chciałabym po prostu jakimś mocnym ciosem cię powalić. Nie będę się tam z tobą tarzać na ziemi, ani przytulać. Szkoda. Chociaż z niektórymi tutaj bym się poprzytulała. Lukas, pytanie do ciebie. Twój rywal mówi, że praśnie, a skoro jesteśmy w temacie dobrze ustrzelonych, Ewa, czy chciałabyś... Dawaj jakieś pytania mocniejsze, mówiłeś, że będą mocne. A ma jakieś dymy, to oni posną zaraz. Chciałem zapytać o Anielę, o Lil Masti. Czy jesteś chętna na rewanż z Anielą? Tak, mówiłam, że tak. No co, no przegrałam też zakład, o co się nie pytasz. No właśnie o to chciałbym zapytać. To pytaj. No to pytam, w takim razie co z tym zakładem? Bo no, wycofałaś się z niego. Jak widać, dlatego nie jestem hazardzistką, bo słuchajcie, nic nie wygrywam nigdy, chociaż ostatnio jakiś rejs wygrałam nad Wisłą. No tak, założyłyśmy się o picie moczu i ja przegrałam ten zakład. Tylko że chodziło o mocz, skąd który... Skąd to się w ogóle wzięło? Teraz czekaj, no właśnie, bo Aniela moczu prowadziła kanał Sex Master. Teraz, nie, przepraszam, przerywam. To się... Afera jest w Dubaju teraz. Cały Twitter, w sensie ten, wszystkie media o tym mówią. Dużo pieniędzy tam można też bardzo zarobić, tak swoją tak, drogą. Tak, Aniela miała swój kanał, na którym właśnie piła mocz. I o to się właśnie założyłyśmy, o ten mocz, który piła na tym kanale. I ja dzisiaj jestem tak przypadkowo przygotowana. I wypiję sok jabłkowy. Nie. Kurde, jak ja bym wiedział, że takie rzeczy tu będą, to bym strój szejka ubrał. Chcesz powąchać? Sok jabłkowy przegrałam i to jest właśnie sok z Lil Masterki z kanału. Dziękuję, nie mam w tym temacie. To jest bardziej żenujące to, że to zrobiłaś, czy ten sok jabłkowy?
No właśnie, dziękuję. Pytanie Kamiszka, jak to odbierasz w kontekście właśnie brak mi słów. Sportowych też dokonań, nie, brak walki? Mi słów, naprawdę. Cringe, ogólnie czy... nie, ogólnie to jest dla mnie, nie. Nie, masakra. Nie uważasz, że właśnie przed chwilą przekroczyłaś jakąś kolejną granicę i z każdą taką kolejną rzeczą będziesz coraz mniej traktowana jak sportsmenka, a bardziej jak freakfighterka? Czy tobie już na tym etapie może nie robi to różnicy? Jak to wygląda? Wiesz co, to co już osiągnęłam w sporcie nie jest w stanie mi nikt zabrać. To już się zapisało jakby na kartach historii. W związku z tym no, teraz jesteśmy na gali freakfightowej, więc tak jak mówię, zawsze dotrzymuję słowa. Nie chciałam wyjść na niesłowną osobę, więc to mi wiele osób właśnie zarzucało, że nie dotrzymałam warunków zakładu, więc go dzisiaj dotrzymałam. A tobie, jeżeli brakuje słów, to mam nadzieję, że za miesiąc nie zabraknie ci w rękach amunicji. Nie zabraknie. Aniołem lewym prostym i będzie uciekać i będzie mnie punktować. Ona będzie wszystko robić, żebym tylko jej nie sprowadziła do parteru. Dlatego... No sama zresztą dzisiaj to powiedziała, że jest bardziej lotna na nogach, więc szykuje się na to, że czeka mnie kolejna gonitwa po oktagonie. Nie będę tam uciekać, ale oczywiście przygotowuję się taktycznie na ten pojedynek, ale nie będę uciekać. No przecież tam wychodzimy po to, żeby się bić, tak? W związku z tym bez sensu byłoby jakoś tam biegać po oktagonie. Mam nadzieję, że ty też przyjmiesz warunki, że nie będziesz tylko gdzieś tam uciekać. Ja nigdy nie uciekam. Ja zawsze idę do przodu, chociaż nawet dostaję w ryj, to zawsze idę do przodu. No oglądałam twoje walki. Zawsze. Oglądałam twoje walki i czasem gdzieś tam no, w ten parter rzeczywiście nie wchodziłaś i w stójce się biłaś, więc... No tak czasem mam, że jak mi płynie się fantazja, sorry, to się bije w stójce. Że przerywam. Jak wyglądał support, albo jak wygląda support właściwie ze strony Artura przed walkami twoimi? A jest jak tu to mój wygląda? Misiuniu gdzieś. Pozdrawiamy serdecznie. Jest tutaj gdzieś siedzi, moja mamusia tam na górze siedzi, obiecała mi... Jak to wygląda przed walką? Bardzo kulturalna, więc myślę, mam sobie duży pakiet dobrego wychowania dzisiaj. Ale nie, pozdrawiamy to mnie ciekawiło właściwie, bo wiadomo, że byłaś przywyknięta do roli tego, żeby swojego mężczyznę supportować przed walkami zawsze, to latami i tak dalej. I teraz ciekawi mnie, jak to wygląda, kiedy w zasadzie te role są trochę odwrócone. Wiesz co, jest dokładnie tak samo, chociaż on bardziej... Ja się w ogóle nie stresuję tymi walkami nigdy, nie wiem dlaczego. Po prostu może dlatego, że no nie wiem, jak przegram czy wygram, to się świat mi nie zawali, ale on to się tak strasznie stresuje, że to jest dramat. Ja go wręcz wyganiam, jak gdzieś tam mam tejpowane ręce przed walką, on przychodzi, misiuniu, daj z siebie wszystko, coś tam, wiesz, truje mi głowę. Ja mówię, idź już stąd, bo nie mogę go już słuchać, bo już ten stres cały przychodzi na mnie potem, nie? A jakieś sugestie, jeśli chodzi o tarczowanie, jakieś bokserskie? Teraz zaczęłam z nim od tam 2 miesięcy robić tarczę, bo ogólnie z nim nie robiłam, bo on zawsze się na mnie wydzierał. A jak się na mnie wydziera, to ja mówię, koniec, nie robię z tobą, bo wiesz, on mi coś pokazuje, no Ewa jest pięściarką, to wie. On mi coś pokazuje i on by chciał, żebym ja od razu wszystko umiała, a to tak się nie da, tak? I wiesz, i wydziera się na mnie, ja mówię, nie, koniec, ja mówię, nie trenuję z tobą. Ale ogólnie, tak jak mówię, no mam duże wyzwanie tutaj przed sobą, szanuję ogólnie pracę pięściarzy, wiem jaka to jest ciężka praca, wiem ile potu, łez naprawdę to kosztuje i no i wiem, że będzie ciężkie zadanie przede mną, ale będzie dobrze, no musi być. Ewa, załóżmy najczarniejszy scenariusz, czyli twoją drugą przegraną. Czy to jest twój koniec, jeśli chodzi o próby walk w MMA, w freakfightach i zostajesz przy boksie, czy do skutku? Zobaczymy, jeżeli będą chcieli mnie kibice oglądać, to pewnie wrócę do freakfightów. Nie zakładam swojej przegranej. Natomiast chciałabym to dzielić, trochę w boksie występować i trochę tutaj. Także boks myślę, na pewno jeszcze, i jeszcze czekam na jakąś okazję w boksie zawodowym. Że bardzo trafne spostrzeżenie od ciebie padło, to że właściwie ten twój legacy bokserski, on jest i będzie zawsze. No dokładnie, będzie, dlatego nie wiem, niektórzy, wiesz, oceniają to, jak ja mogłam przejść do freakfightów. Jakby wam proponowali, że tak powiem, dobrą kasę za jakąś pracę, to wątpię, każdy by to przyjął. W związku z tym to jest też dla mnie dodatkowe wyzwanie. To jest no inna dyscyplina sportu zupełnie, MMA od boksu. Ja powiem szczerze, że trochę ubolewam momentami nad tym, bo jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, to MMA nie było tak rozwinięte i właściwie się to do rana czekałem ze starszym bratem na jakieś walki Holyfielda czy chociażby Tysona. I tak mam być szczery, no to do pewnego momentu byłem bardziej fanem boksu. Co się w międzyczasie zmieniło, ale do czego zmierzam? Że zauważcie, że te walki bokserskie już na dzień dzisiejszy nie mają takiego popytu ze strony, nazwijmy to, fanów czy odbiorców. W sensie no, UFC czy inne federacje MMA
całkowicie jakby zmieniły grę. Ale nie no, ostatnio walka Fury z White'em to było tak, mocne. No to owszem. Nie ma takiego, tak, czyli czekają na Fury'a z Usykiem, tak. Także jak są tak. Ale mówimy też o pojedynczych zestawieniach, które nadal mają tę moc. Są takie, no to wiadomo, że jakby pojedyncze, wiesz, osoby, które stoczą walkę, to na pewno zawsze będzie to budzić emocje, ale w gruncie rzeczy ubolewam nad tym bardzo, że ten boks mimo wszystko, kurczę, poszedł tak trochę w taką zapomnianą stronę. A powiem ci więcej, jest coraz mniej w ogóle młodych ludzi na amatorstwie teraz, którzy nie pociągną tego. Odejdą właśnie ci teraz, którzy ciągną ten cały boks i tak naprawdę nie ma zastępców, żeby zastąpić tych naszych mistrzów. Wszyscy chcą we Flick Fighter występować. No, tak, nie wiem, czy to ten boks w końcu upadnie, nie? Czy to też nie jest w dużym stopniu to, że na walkach właśnie, na galach Flick Fightowych masz 7, 8, 10 pojedynków, gdzie każdy jest, w każdym jest ktoś znany, każdy generuje emocje, a często jest tak, że właśnie te gale, które tam, tak jak mówisz, Malik, które oglądałeś tam do rana, to jest tak, że czekało się na te ostatnią, ewentualnie dwie ostatnie walki, a reszta, nawet jeżeli poziom sportowy był wysoki, no to one nie generowały emocji, nie? I to a mi się wydaje bardziej, problem. Że to jest kwestia podzielności uwagi dzisiejszego społeczeństwa, tak to nazwę, w sensie z moich obserwacji, bo mimo wszystko w tym MMA wszystko jest bardziej dynamiczne, wszystko się dzieje właściwie, wiesz, w zawrotnym tempie, ten wynik często, który wynika, powiedzmy, jest, nazwijmy to, zaskoczeniem dla wielu osób, a w tym boksie mimo wszystko to bardziej było takie szachowe, tak? No wiadomo, były też walki, w których dochodziło do szybkich tych nokautów, ale było to bardziej takie, wiesz, właśnie jak szachy i tutaj w tym MMA właściwie no to nie jesteś w stanie niczego określić, no bo wejdzie jeden cios trafnie z ręki amatora czy z nogi amatora, który po prostu nawet może i powalić kogoś, no może ze sportem całe życie ma do czynienia. Może więcej możliwości, żeby kogoś skończyć, a ludzie lubią nokauty, lubią emocje. I też samo to, zobaczcie, z moich obserwacji to, że kurczę, w jakiś sposób zakręca się koło w czasie, bo kurczę, no to patrzę ze strony widza na te walki MMA, no tą klatkę całą, ten oktagon, no to takie trochę średniowieczne, rzymskie czasy się przypominają mimo wszystko. Myślę, że to jest bardzo mądre, co teraz powiedziałeś. Mam jeszcze teraz pytanie, Ewy, mogę? Proszę. Ewa, podpisałaś w końcu tą wagę, 62 i łokcie, czy nie? Bo nie wiem. 62, nic nie wiem o łokciach. Aha, co kurde, no, to 62 kilogramy. Hash beware are you. Okej. Okay. Łokcie będą? Łokcie. No ja chciałam, podpowiedzieli mi, że będą. Nie, ja to w ogóle, wiesz, najlepiej bym się czuła w stójce, a ty jeszcze chciałaś łokcie dodać. A ci dam stójkę, weź. Chciałabyś. No chciałabym ten boks bigmajski. To wtedy mogły być łokcie, kolana, wszystko. Może kolejne starcia w boksie birmańskim. Kto wie, kto wie. Tak. Taką walkę też zobaczymy. Ja ale tutaj bardzo fajną rzecz powiedział Malik o tych tradycjach właśnie rzymskich. I teraz coś takiego zrobimy, ale z wami. To wy będziecie właśnie w głos zasady Vox Populi, Vox Dei. Zapytamy was, kogo chcecie zobaczyć dzisiaj tutaj w face to face. Bo teraz właśnie na koniec zrobimy taką kombinację. No i pytanie, czy chcecie zobaczyć oklaskami, reakcjami, po prostu hałasem. Czy chcecie zobaczyć Lukasa oraz Kosakowskiego, czy Kamiszkę oraz Ewę. A więc Lukas i Kamil? Czy Ewa i Kamila? Większa reakcja. Zapraszam dziewczyny do face to face. Ja mimo wszystko uważam, że trochę tak się kurde przysnąłem nawet. Tam i myślałem, gdzieś tam odleciałem może za daleko. Powróćmy tutaj. Ej, ja w międzyczasie oczywiście przypominam o biletach oraz o pay-per-view. Ogarniajcie dzisiaj highlife.tv. Tam możecie kupić licencję pay-per-view, no i bilety oczywiście na galę, na żywo. Tak. Dawaj, Ewa, taka zawsze wyszczekana jesteś. Ja się czekałam na te szpilki. Były szpileczki, były. Takie szpileczki to igiełki, a nie szpileczki. Wyszczekana też jesteś. Fajnie, o mój Bóg się nie martw. Dobrze. Żeby mnie nie naruszyłem. Fajnie. Tak? Nic tam nie pamiętam, bo to walki nic nie pamiętam. Ja się pytam o przyszłości, tak co sobie zrobić. Wiesz. Tak? Żebyś ty nie pękła też. Nic nie pęknie. Tak. Dobrze, to dobrze. Lubię takie, wiesz, mocne charaktery. Tak? Dasz się mi wszystko? No to dobrze. Pozycja bokserska do publiczności. I wy także nie pękajcie. Wielkie brawa i za chwileczkę wracamy z kolejną częścią konferencji.